Perły opery, operetki i musicalu zabrzmiały na finał Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. Już po raz 25 odbyło się to muzyczne wydarzenie. Są tam hity, które się zna, ale nie za dużo. Troszeczkę melodii, które niektórzy usłyszą po raz pierwszy, ale są święcie przekonane, że pokochają je od razu. Oraz mamy też muzykę nową, bo wszak to jest koncert, który kończy festiwal. Nowa muzyka, architektura. I tej nowej muzyki, nieznanej w Polsce, troszeczkę też będzie. Ja znam miliony arii francuskich, włoskich, niemieckich, rosyjskich i przed tym koncertem ze wstydem przyznałem, że znam tylko jedną arię litewską. Nic nie wiedziałem o operze litewskiej, operze Litwinów, naszych najbliższych sąsiadów. No i z pokorą zacząłem studiować i się bardzo cieszę, że dzisiaj usłyszymy dwie kompozycje właśnie litewskich kompozytorów. Tytuł finałowego koncertu wskazywał na prezentację wielkich muzycznych przebojów. Nie wszystkie arie, które dzisiaj usłyszymy, pochodzą z dzieł, które od razu zyskały naszą publiczność i sympatię. W tym sensie to będą same hity. Tutaj nie ma żadnej rozpaczliwej, dramatycznej historii związanej z niefortunną premierą i bólem kompozytora, który musiał widzieć i słyszeć, jak jest wygwizdywane jego dzieło. Podczas koncertu królowały arie z Rigoletta, opery Giuseppe Verdiego, opowieści o książęcym błaźnie Rigoletto, który chciał ustrzec przed zaletami księcia swoją piękną córkę. Nie udało mu się to jednak i na skutek intryg córka błazna zginęła. Libretto opery powstało na kanwie powieści Wiktora Hugo Król się bawi. Usłyszymy dzisiaj piosenkę księcia z Rigoletta, jak pani wspomniała, La Donna e Mobile, La Donna e Mobile. Kilka słów, które bardzo łatwo zapamiętać każdemu, pomimo że to jest język włoski, którego przeważnie nie znamy, i znaczenie, które jest bardzo kontrowersyjne. Kobieta jest zmienną. Proszę zwrócić uwagę, że jest jeden z niewielu tekstów operowych, który przeszedł do naszego codziennego języka. Często to mówimy, kobieta jest zmienna, nie wiedzą, czy cytujemy dzieło samego Giuseppe Verdiego. Więc tak, w tym przypadku te słowa faktycznie były ważne, bo są jakieś takie emblematyczne, prawda? Anegdota mówi, że Verdi wiedział, że to będzie hit. I nie przyniósł do teatru, gdzie odbywała się prapremiera, nut tego numeru, bo się bał, że to się za szybko rozejdzie po mieście, że no, efekt będzie spalony. Nie do końca wierzę w tę anegdotę, ale Verdi coś wiedział na temat hitów. Mało jest kompozytorów, którzy mają na swoim koncie tyle właśnie szlagierów operowych. Publiczność wysłuchała także uwertury do operetki Lekka kawaleria Franza von Suppego, austriackiego kompozytora. Jest to jeden z najbardziej znanych utworów von Suppego, zaś jego główny temat muzyczny był wielokrotnie przytaczany przez muzyków oraz wykorzystywany na przykład w filmach animowanych. Podczas tego koncertu usłyszymy ciekawą uwerturę. Uwerturę Suppego do operetki Lekka
Kawaleria, no to też hit, to jest taka muzyka podszyta muzyką wojskową i ten utwór myślę, że z dużą przyjemnością poprowadzi Dainius Pavilionis, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, on również jest szefem orkiestry reprezentacyjnej Wojska Litewskiego, więc myślę, że te wojskowe trąbki, które tam się pojawiają, wzbudzają u niego jakieś szczególne emocje. Solistami finałowego koncertu na Jordankach byli litewscy artyści. Bardzo cieszę się, że udało się nam zaprosić do Torunia bardzo dobrych, bardzo fajnych i bardzo profesjonalnych śpiewaków z Litwy. To pan Juozapaitis Vytautas i Ewa Juozapaitytė musieli być rok wcześniej, no pandemia troszkę zniszczyła nasze plany wtedy i teraz bardzo cieszę się, że to udało się i dzisiaj będziemy mieć tych wspaniałych solistów w naszym koncercie. Rzadko bywa, że w jednej rodzinie bywają dwa wspaniali solista. To Juozapaitis ojciec i Ewa Juozapaitytė córka. I to jest bardzo fajne, kiedy cała rodzina, ojciec i córka może bardzo dobrze śpiewać. Vytautas Juozapaitis to jest, ja mogę tak opowiedzieć, że the best bariton of Litwy i on już dawno pracuje w naszym Sejmu, na pewno to już trzecia kadencja. Ja mogę też opowiedzieć, że to najlepszy człowiek śpiewający w naszym Sejmu. A córka? To jest soprano, która zaczyna swoją karierę. Niedawno 4 albo 3 razy zakończyła Akademię Muzyczną i jest bardzo taka flexible solista. Mogę śpiewać i operę, operetkę, muzykale i zawsze ona jest bardzo profesjonalna i to ja myślę, że ta solistka w przyszłości będzie bardzo duża gwiazda. Wśród wykonywanych podczas koncertu utworów pojawiły się arie z musicalu My Fair Lady. Musical powstał na podstawie komedii Bernarda Shawa Pygmalion, przygoda romantyczna w 5 aktach. Historia profesora, który ze zwykłej kwiaciarki chce uczynić prawdziwą damę. Musical powstał w Ameryce, w wieku XIX. W Ameryce, która no, była i cały czas jest takim kulturowym tyglem, gdzie się mieszają różne tradycje, a także i formy. W XIX wieku z Europy przywędrowała tutaj chociażby operetka, opera, ale też Amerykanie wymyślili własne formy tego teatru, jak to chociażby rewie, czy różnego rodzaju takie formy teatru uprawianego przez na przykład niewolników mieszkających w Ameryce. I to wszystko w XX wieku zlało się w to, co my dzisiaj nazywamy musicalem, czyli historia opowiedziana słowami, muzyką, do tego elementy show. Te musicale są opisane według pewnych schematów, recept, jak ten show powinien wyglądać, jak się powinno zaczynać, kiedy jaki numer powinien być, jak się buduje napięcie. To wszystko jest ujęte w pewien przepis na musical. No, jeden bardzo ważny warunek w musicalu to jest taki, że musi być użyta muzyka współczesna, rozrywkowa, tak bym użył. Tak bym tego terminu użył. Dzisiaj na przykład usłyszymy fragment musicalu My Fair Lady, który z muzycznego punktu widzenia już jest troszeczkę
bardziej chyba jest operetkowy niż musicalowy, bo on jest taki klasyczny, on gdzieś nawiązuje do takiej muzyki jeszcze operetki wiedeńskiej. Nic dziwnego, to jest musical, który powstał w latach 50., więc uwaga, 70 lat temu. Dzisiaj musicale pisze się już zupełnie inaczej. Co nie zmienia faktu, że My Fair Lady jest po prostu hitem i przytańczyć całą noc dzisiaj usłyszymy. I to uwaga, ciekawostka, w języku litewskim. Z pewnością utworem, który na długo zapadnie w pamięci widzów i słuchaczy tego koncertu, będzie Summertime z opery Gershwina Porgy and Bess. Mało kto wie, jeden z największych evergreenów, Summertime, Janis Joplin, no wszyscy wielcy wykonywali. Ponoć, uwaga, jest to jedna z najczęściej nagrywanych piosenek na świecie. Piosenek? No właśnie nie, to jest aria. Aria z czego? Z Porgy and Bess Gershwina. A co to jest Porgy and Bess Gershwina? No i tutaj troszeczkę nie wiemy, bo to powstało w Ameryce w latach 30. i nie potrafimy tego zakwalifikować. Niektórzy nazywają to musicalem, inni operą. Operetką chyba tego nikt nie nazwał, ale to właśnie pokazuje, że ta Ameryka to tak lubiła mieszać w gatunkach, dzięki temu powstawały przecudne hybrydy. To się nie wpisywało troszeczkę w poetykę Broadwayu. Rewia, schody, długonogie dziewczyny, tlenione, blondynki. To była historia troszeczkę taka nawiązująca do opery werystycznej, czyli takiej realistycznej, opowiadającej o prawdziwym życiu. Też ciężko w operze opowiedzieć o prawdziwym życiu. W prawdziwym życiu nikt nie śpiewa, no ale umówmy się. To jest opera, która opowiada o czarnoskórych rybakach żyjących w slumsach, mających problemy z prawem, mających problemy z narkotykami. I to się nie podobało nikomu. To się nie podobało białym, jak i czarnoskórnym odbiorcom, którzy uważali, że ta opera jednostronnie właśnie ich przedstawia i do dzisiaj często czarnoskórzy artyści bojkotują to dzieło. A co ciekawe, spadkobiercy Gershwina upierają się przy tym, żeby to dzieło wystawiane było tylko właśnie przez czarnoskórych wykonawców, a więc mamy troszeczkę pat. Ciężko znaleźć, że tak, na przykład w Europie tak duży zespół takich wykonawców. W Polsce to jest, no, dlatego w Polsce ten tytuł tak rzadko gości na scenach. Trudno jest zdefiniować i określić, dlaczego dany utwór staje się przebojem, czy po prostu perłą opery, operetki czy musicalu. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Kiedyś Andrew Lloyd Webber, gdy skomponował melodię Memory z musicalu Cats, skonsultował się ze swoim ojcem, bo nie był pewien sukcesu tej melodii. Dzisiaj to jeden z największych przecież hitów musicalowych i miał dylematy, bo ta melodia jest faktycznie trochę podobna do Bolera Ravela, trochę przypomina taką jedną z rockowych piosenek z lat 70. i dręczył tego ojca, mówiąc: tato, tato, czy nie uważasz, że to brzmi jak Bolero Ravela? Mówi: nie, synu, wiesz jak to brzmi? Jak miliony dolarów. I tata miał rację. Dlaczego takie melodie stają się hitami? No nikt nie ma pojęcia. Gdybyśmy widzieli, to byśmy sami, to by takich hitów było co niemiara. To pewnie trochę kwestia też, myślę, że przypadku. W przypadku... I to może jest też pytanie do twórców disco polo.
to oni piszą największe przeboje. To musi być jakiś taki tekst, w którym pojawiają się odpowiednie zgłoski nawet, gdzie jest jakaś zabawa słowem, coś prostego, jakiś tekst, który łatwo zapamiętać, a tekst ciągnie za sobą też pamięć muzyczną. Melodia musi być jakaś charakterystyczna. XXV edycja festiwalu Nowa Muzyka i Architektura obfitowała w 21 wydarzeń muzycznych. Podczas festiwalu wystąpiło ponad 50 wykonawców, muzyków, dyrygentów, zespołów i solistów. Wydarzenie popularyzuje i prezentuje muzykę w pięknych wnętrzach architektury Torunia, od zabytkowych obiektów po nowoczesne.